dzisiejszej uroczystości, jaką jest obchodzony Dzień Międzynarodowy Inwalidy. Może chwilą ciszy uczcimy naszych członków, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Bardzo proszę, minutę ciszy. Dziękuję. Kilka słów życzeń w zasadzie to przekazać. Przyjaciela prawdziwego. Przyjaźń szlachetna i czysta. Nawet jeśli nieobecna. Może być czymś prawdziwie wielkim. Może dać odczuć, że także z oddalenia myśli o nas. Fryderyk Schiller. Z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych pragnę złożyć wszystkim członkom Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów życzenia wiele radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech wasza mądrość i doświadczenie życiowe służy młodym pokoleniom. Życzę, abyście długo zachowali swoją aktywność, a w tych trudnych chwilach mogli liczyć na osoby bliskie i nigdy nie czuli się samotni. Życzę dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski. Składam gorące podziękowania za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, chociaż chcielibyśmy jeszcze więcej. Panu prezydentowi, staroście, dyrektorom i kierownikom Urzędu Miasta i Powiatu oraz wszystkim wójtom. Państwa dotychczasowa działalność zasługuje na szacunek i uznanie. Mam nadzieję, wielką nadzieję, że w tym nowym rozdaniu współpraca pomiędzy nami będzie się układała nadal pomyślnie, czego życzymy tu obecni i Państwu. I dziękuję serdecznie. A teraz znajdujemy się dzisiaj w Zajeździe Janosik. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma dzisiaj wielką uroczystość, jaki jest Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Jest to święto ludzi niepełnosprawnych, a muszę podkreślić, że właśnie ci niepełnosprawni większą część tworzą wśród naszych członków, których mamy razem z kołami, bo mamy 10 kół gminnych i Tomaszów. W sumie mamy ponad 1400 członków. W tej chwili ten uroczysty Dzień Inwalidy podkreślony jest odznakami Powiatowego Stowarzyszenia, szczególnie ludzi starszych. Mamy taką jedną pupilkę, którą bardzo szanujemy, a ona nas tak bardzo kocha, że każdego by ucałowała. Właśnie dzisiaj zostanie uhonorowana brązową odznaką. Jest to pani Żaneta Filipowicz. A teraz poproszę panią przewodniczącą Rady Powiatu o wręczenie naszych odznak. Nie mamy pucharów powiatu i starostwa, znaczy się Urzędu Miasta, bo chcemy to zrobić na Dzień Seniora, żeby było więcej. A teraz po prostu chcemy się bawić. Brązową odznaką zostanie uhonorowani pani Zdonek Daniela, pani Kubiak Teresa, pani Filipowicz Żaneta, pani Solarek Irena, pani Piwowarska Janina, pani Krawczyk Gruszczyńska Teresa.
została odznaczona pani Joanna Idzikowska. Prosimy bardzo. Znaką zostały uhonorowane pani Olasik Janina i pani Zofia Wilkąska. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję pani przewodniczącej. Mieliśmy konkurs naszych kronik, które kobietki bardzo pięknie opracowały nasze kroniki. Jeśli w wolnych chwilach będziecie mogły sobie obejrzeć, to zapraszam. Bardzo proszę przewodniczącą komisji konkursowej, panią Janinę Dzikowską, żeby przedstawiła tutaj nam. Mieliśmy konkurs naszych kronik w kołach. I dzisiaj te kroniki wystawione są na stół, gdzie uczestnik tej naszej imprezy może sobie obejrzeć. No, jako powiatowe stowarzyszenie nie mamy aż takiej ilości pieniążków, żeby można ich wynagrodzić pieniężnymi nagrodami, ale jest uhonorowaniem nagród. Pierwsza ma puchar, druga też ma puchar, resztę mają dyplomy, bo nie sposób tych 7 czy 8 kronik, żeby można było segregować. Wszystkim się należy, bo jest to ogromna, ogromna praca tych osób, które te kroniki prowadzą. I chwała im, i cześć. Witam państwa wszystkich ogromnie serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycona, że mogę przed tak szacownym gremium odczytać protokół z przeprowadzonego konkursu pod tytułem Najlepsza kronika kół Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, połączona z ich historią. W dniu 11 lutego 2019 roku Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów podjął uchwałę nr 3 przez 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania przeglądu i oceny przedłożonych kronik. Skład komisji konkursowej: Janina Idzikowska, przewodnicząca, Piotr Borowski, sekretarz, Maria Szczygieł, członek, Józefa Flakiewicz, członek, Grzegorz Turnik, członek. Do siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów i Inwalidów w celu przeglądu i oceny swojej kroniki dostarczyły niżej wymienione koło. Koło z Lubokni, z Inowłodza, z Czerniewic, z Ujazdu, z Wędkowa, ze Skrzynek oraz z Królowej Wody. Komisja, przeglądając kroniki, oceniała je według niżej wymienionych kryteriów. Pod względem graficznym, estetyka wykonania oraz dbałość piśmiennictwa wpisu. Pod względem historycznym, upamiętnienie działalności koła, kultywowanie tradycji lokalnej i regionalnej, jakość wykonywania i prowadzenia kroniki, udokumentowanie w kronice udziału członków koła w imprezach szczebla lokalnego, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego. Należy nadmienić, że fakt zrodzenia się takiego pomysłu, to jest przeglądu kronik, wystąpił u pani prezes koła z Lubochni, Marii Pecyny, która zgłaszała do Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, proponując się wzięcie. Oceniając przedłożenie kroniki, komisja konkursowa stwierdza, że wszystkie kroniki
prowadzone są w sposób przejrzysty i bardzo ciekawy. Każda na swój sposób, wykazując w nich piękno swojej gminy, jej historię oraz zaangażowanie członków koła w pracę społeczną oraz szerzenie idei pomocy wzajemnej wśród mieszkańców gminy. Komisja postanowiła przyznać 2 nagrody i 5 wyróżnień. Pierwszą nagrodę dla koła z Inowłodza. Drugą nagrodę dla koła z Lubochni. Wyróżnienia otrzymuje koło z Ujazdu, koło z Czerniewic, koło z Bębkowa, koło ze Skrzynek, koło z Królowej Woli. W dniu 25 kwietnia bieżącego roku na posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w poszerzonym składzie została podjęta uchwała dotycząca przyznania wyżej wymienionych nagród i wyróżnień. Wszystkim kołom za wkład pracy włożony w prowadzenie kronik serdecznie dziękujemy i gratulujemy, życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Bardzo serdecznie proszę panią prezes Marię Szczygieł o wręczenie nagród i wyróżnień. Proszę, serdecznie gratulujemy, chociaż wszystkie kroniki są przepiękne i nam jest przykro, no ale tu rzeczywiście, to była praca osobista, to było no, mówienie wierszem, pisanie wierszem, te zdjęcia, no tu pochłonęło naprawdę mnóstwo pracy. Serdecznie dziękujemy, proszę o uprzejmość. Druga nagroda i to szczególnie też dla pani Marii Pecyny, dla osoby, która to prowadziła. Dziękujemy Marysiu serdecznie, żeś ten pomysł podsunęła na zebraniu delegatów, a później na posiedzeniu zarządu i to był twój pomysł. I ja przepraszam resztę kół, że mają tylko te dyplomy, ale tu ja oczko puszczę, uśmiechnę się do powiatu, który nadzoruje nad naszym stowarzyszeniem. Może na Dzień Seniora, może jakaś kropelka, jakaś złotóweczka by nam się przydała. Dla tych właśnie, co prowadzą te kroniki. No, ślicznie dziękuję, Marysiu. Również przekaż kołączy tej pani, która to prowadzi. Duże gratulacje. Proszę. Szanowni Państwo, mam przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć w tym przepięknym wiosennym święcie Dniu Inwalidy. Ogromna rzesza emerytów, rencistów, inwalidów oraz zaproszonych gości spotkała się dzisiaj w sali Janosika w Zawadzie, żeby świętować. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Głównie pod ogromnym wrażeniem wielkiego entuzjazmu, wielkiej radości płynącej od zebranych. Jestem pod wrażeniem organizacyjnym. Cieszę się, że stowarzyszenie przeprowadziło konkurs. Z tyłu za mną leżą kroniki. Są to kroniki poszczególnych stowarzyszeń z całego obszaru powiatu tomaszowskiego, które wzięły udział w konkursie i tu dzisiaj podczas uroczystości przedstawiciele tychże stowarzyszeń odebrali swoje nagrody. Doprawdy przepiękna inicjatywa, godne obejrzenia kroniki, staranność i precyzja zapisów w nich zawartych myślę, że jest nieoceniona. Wszystkim serdecznie gratuluję. A osobom, które w dniu dzisiejszym obchodzą swoje święto, życzę nieustającego entuzjazmu, tej wiosennej radości, wzajemnego szacunku, wzajemnego uznania i przede wszystkim tego, by w tej wielkiej rodzinie działo się tylko dobrze. Przedstawiciel z Królowej Woli. Hania, chodź. Chodź, bo Marysia.
Ja przepraszam, że ja na ty, ale ja ze wszystkim jestem. Dobrze. No, przekaż mi. Przedstawiciel koła Pędkowie. Pędków, proszę. Nie ma Pędkowa. Przedstawiciel koła Skrzynka. Halinka, chodź. Piękna. Uznanie. Proszę przekazać też pani, która to prowadzi. Przedstawiciel koła Ujeździe. Pani Wiesia Jagiełło. Pani prezes, proszę. A uważam, że pani prezes sama tą kronikę robi, bo to jest głowa poetycka, trzeba przyznać. Znaczy się tak szybko wierszyk skomponuje, że mała głowa. Wiecie, wszystko i tak dalej. Część oficjalną w zasadzie żeśmy zakończyli. Ja jeszcze mam taką prośbę. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby kilka słów powiedzieć? To bardzo chętnie. Dzisiaj w tym Międzynarodowym Dniu Inwalidy w Janosiku jest razem z władzami miasta, z władzami gmin, bo i wójtowie będą uczestniczyć dzisiaj, Urząd Miasta i Powiatu. Będzie nas około 193 osoby konkretnie. Będzie to część oficjalna, króciutka. Później będą zespół Królowianki, które dadzą, uświetnią nam tą uroczystość. No i później będzie obiad i zabawa do późnych godzin, do 20. Szanowna pani prezes, panie prezesie, zacni goście, ale przede wszystkim wy, drodzy państwo, członkowie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Czyli jedna wielka rodzina. Drodzy państwo, dobry mówca to taki, który krótko mówi, prawda? A zatem chciałabym z największą radością i z głębi serca złożyć państwu życzenia. Jak na porządną rodzinę przystało, każda impreza jest bogata i przy stole. I bogata w państwa obecność, drodzy państwo. Z przyjemnością spoglądałam i idąc tu, i kiedy wychodzili niektórzy na środek, ile państwo włożyliście trudu i ile pomysłu, żeby tak uroczo i kolorowo dzisiaj wyglądać. Serdecznie państwu gratuluję. Życzę państwu tego, czego w rodzinie każdemu potrzeba. A więc życzę wam dostatku, życzę zdrowia, życzę tego, byście mogli na siebie liczyć, byście byli dla siebie w różnych sytuacjach wsparciem. Choć powiem tak, nie jedni wam tego zazdroszczą, bo macie to szczęście, że dożyliście momentu, że wy już nic nie musicie, wy tylko możecie. A zatem, drodzy państwo, życzę wam z całego serca. Skoro zostaliście szczęśliwie stypendystami ZUS-u, to teraz tylko pora leżeć i pachnieć. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej, ale muszę powiedzieć, że też nam rozjaśniła to kwiatowo bardzo ładnie, także dziękujemy serdecznie.
W imieniu dyrektora powiatowego centrum i wszystkich pracowników życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pyszności i żebyście byli zawsze tak piękni i tak pogodni jak dzisiaj. Dziękuję. Ja odczytam list prezydenta naszego miasta, pana Marcina Witko. Z okazji Światowego Dnia Inwalidy pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, wielu powodów do radości w codziennym życiu i niech każdy dzień przynosi miłość i dobroć. Składam również podziękowania wszystkim osobom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, poszanowanie i ochrona godności osób starszych, emerytów, rencistów i inwalidów stanowią najwyższe ideały, które stoją u podstaw realizowanych przez nasz samorząd projektów senioralnych. Dziękuję za Państwa bezinteresowną pracę i poświęcenie. Światowy Dzień Inwalidy przypomina nam, jak ważna jest akceptacja i wsparcie osób niepełnosprawnych. Życzę Państwu wytrwałości, pomyślności w urzeczywistnieniu planów i marzeń. Prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Dziękuję bardzo zarządowi, pani prezes, za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Ja w imieniu zarządu koła emerytów w Ujeździe składam wszystkim inwalidom najserdeczniejsze życzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, aby to, które zostało, bo wiadomo, że ludzie, że inwalidzi to ludzie chorzy, żeby to, które zostało, jeszcze nie pogarszało się. Życzę również wszystkim emerytom, inwalidom, wszystkim nam godziwych emerytur, abyśmy mogli sobie to zdrowie jeszcze jakoś tam u specjalistów kupować. I życzę, aby w uzupełnieniu tutaj pani przewodniczącej Rady Powiatu, życzę, aby te emerytury były godziwe i przychodziły podwójnie w każdym miesiącu, nie tylko w miesiącu w maju. To na przyszłość, a w dniu dzisiejszym życzę miłej, wesołej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cała wieża. Dziękuję bardzo. W imieniu koła Czerniewice chciałbym serdecznie podziękować pani prezes, jak i całemu zarządowi za organizację tego przyjęcia, tego przedsięwzięcia, to jest duże przedsięwzięcie, a wszystkim uczestnikom dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, no i oczywiście tych emerytur jak największych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostojni koleżanki i koledzy, tak mogę powiedzieć, bo ja też jestem jednym z Was. I ja jestem upoważniony przez naszą znakomitą panią prezes z koleżanką do przekazania życzeń wszystkim tutaj obecnym, bo przecież należymy do jednego stowarzyszenia i to, że powinniśmy się nawzajem szanować, lubić i często się spotykać w naszych możliwości, to jest wielkim takim znaczeniem dla poprawy chęci do życia, do pokonywania bieżących trudności. Przecież tych trudności nikomu z nas nigdy nie brakuje, nie będzie brakowało, tym bardzo takim znakomitym i dorosłym wieku. Szanowni koleżanki, koledzy, szanowni Państwo, ja po staracku powiem, nie będę powtarzał tych życzeń zdrowia czy innego, powiem po staracku, niech nigdy nie zagaśnie wzajemny szacunek i przyjaźń. To jest najistotniejsza chyba sprawa, to co by nie dał za nas. Dziękuję serdecznie za bardzo miłe słowo. Dziękuję. Zawsze byłyśmy we trzy. Bętków robotnej rodziny. Ale tym razem tylko żeśmy się sklonowały na dwie, bo Bętkowa nie ma. Ale kochani, pani prezes, prezesie, życzymy dużo zdrowia, zgody i miłości, króciutko. Gdy zabraknie wam wigoru,
czujesz, że nie masz humoru, wtedy nie masz już wyboru, nie przegap z emerytami wieczoru. Dziękuję. Na słodko, nie ma. Szanowni Państwo, zostałem zobligowany przez wójta gminy Gliwice, pana Arturo Pawlaka, w imieniu którego występuję, za przekazanie przede wszystkim Państwu zdrowia i między innymi same przyjemne. Zwykle wójt też takie rzeczy nas składa wszystkim seniorom, zdrowia i pieniędzy do tego na koniec. Najlepsze życzenia dla Państwa składam na ręce Pani Prezes Marysi, a to są nasze gwiazdy z wyjazdu z szkół wywiadowskich, Pani Halinka ze Skrzynek, Janka z Niewiadowa, szkoła, która jest moim panem również, a jeszcze jedna nam się wyrwała, Gesia Radiewo, i to jest nasz cały zespół z gminy Gliwice. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Muszę podkreślić, że to jest przewodniczący Rady Seniorów w Ujeździe, ale Ujazd przecież ma koło w Skrzynkach, ma w Ujeździe i w Niewiadowie. I to są przedstawiciele. Marysiu, taki słodki kwiatek. Ja przyniosłam ze sobą od członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pozdrowienia, bo u nas jest wielki dostatek emerytów, rencistów i inwalidów. Z reguły co drugi emeryt ma orzeczoną grupę inwalidzką. Więc również pozdrawiają Państwa emeryci, renciści i inwalidzi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ale też mam przekazać gratulacje. Gratulacje za to, że Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów tak pięknie pielęgnuje to wiosenne święto. Bo mamy święto, seniorzy mają święto seniora, ale tak niefortunnie się ułożyło, że jest ono późną właściwie jesienią. Natomiast to święto inwalidy jest na wiosnę i to jest też piękne święto. Gratuluję w imieniu Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za pielęgnowanie tego święta. Ale jeszcze mi się tu zrodziły dodatkowe gratulacje. I to są gratulacje za ten konkurs, Krownik. Proszę Państwa, w Tomaszowie jest ogromna liczba stowarzyszeń seniorskich i nie tylko seniorskich. Zapewne każde stowarzyszenie swoją kronikę prowadzi. I ja gratuluję Pani Marii Pecynie, że pomyślała o takim wniosku i zrodził mi się też tutaj świąteczny wniosek, żeby Państwo z Urzędu Miasta, z Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia spróbowali w Tomaszowie konkursu kronik seniorskich. I byłaby okazja do świętowania. I to są naprawdę ogromne prace. Ja jak obserwuję w Uniwersytecie już 13 rok kroniki prowadzę, już nie mamy gdzie trzymać tych kronik. Warto się nad tym pochylić i zrobić taki konkurs. Taka jest moja propozycja. Marysiu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Rozwijajcie się. Jesteście bardzo pięknym, prężnym stowarzyszeniem seniorskim i podziwianym przynajmniej w Uniwersytecie Trzeciego Wieku za to, że działacie nie tylko w obrębie Tomaszowa, ale te koła w gminach to po prostu przez takie pączkowanie rozrośliście się liczebnie bardzo mocno i za to też
składam w imieniu uczestników TUTW gratulacje. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pomysłów do pracy i żebyśmy jak najmocniej zacieśniali współpracę. Odnoszę to do wszystkich stowarzyszeń seniorskich. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof, tak mogę powiedzieć sobie, naprawdę serdeczne, serdeczne dzięki. Tak się złożyło, witam Państwa bardzo serdecznie, że jestem sam z Wójtów. Wobec tego chciałbym w imieniu wszystkich samorządów gmin, powiatu tomaszowskiego, gmin, bo w imieniu powiatu pani i pani w imieniu prezydenta przemawiały. Dlatego chciałbym przekazać Państwu najlepsze życzenia. Chciałbym życzyć Wam, drodzy emeryci, renciści, inwalidzi, aby Wam się chciało gdzieś współpracować z samorządami, abyście swoją wiedzę, swoje doświadczenie życiowe przekazywali naszym radnym, naszym urzędnikom, naszym pracownikom, abyśmy mogli z Waszej mądrości i wiedzy korzystać. Współpracujmy i wspólnie pracujmy dla naszych małych ojczyzn. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować i przywitać mojego kolegę Juliana Gieracha, który zapoczątkował ten ruch. Bardzo miło dziękuję. I widzę na to, że będę Was wspierał w naszym działaniu. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie wójcie. I naprawdę tutaj jest dosyć duża zasługa wójtów, którzy dbają o te koła, bo przychodzą, ja sama jestem zapraszana na poszczególne koła, które mają różne imprezy na różnym szczeblu. Jestem obecna i zawsze wójt każdej gminy jest obecny. Dba o to, a muszę podkreślić, że tak, jako wójt jest tylko pan Kaczmarek z Żeleklinka, ale wójtów reprezentują inne osoby też na stanowiskach gminnych. Także wójtowie, ci, co nie przyjechali, po prostu, no nie mogli, ale awizowali. To znaczy, że nas szanują, że zawsze kogoś dadzą. I to nas cieszy, prawda? Dziękuję serdecznie. A przecież współpracujemy ze sobą. Zawsze jest pomocna. W każdej chwili, jeśli coś powiem, poproszę, to no Krysia jest niesamowita, naprawdę. Trzeba przyznać, no i koleżanki tam z Uniwersytetu Trzeciego Wieku też są bardzo przemiłe. Ale muszę się faktycznie pochwalić, bo tutaj Krysia wspomniała na temat kół. Nasze koła są naprawdę bardzo prężną organizacją, taką gminną. I wójtowie dbają o te koła. W tych gminach są zespoły. My właśnie chcemy teraz pokazać. Poprzedni dzień seniora były nasze skrzynkowianki. Pokazały, co potrafią, prawda? Dzisiaj natomiast mam zespół królowianek. I następny dzień seniora znowuż poprosimy, bo i Bętków ma zespół, Robiciny ma zespół, no jest dużo tych zespołów. Po co brać kogoś, jak mamy swoich, prawda? Ja serdecznie dziękuję.